Bardzo proszę, pan Andrzej Tomaszczyk. W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli na rok 2014. Zatwierdza się listę rankingową zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli na rok 2014 na łączną kwotę 678 600 zł. Rozporządzono w oparciu o komisyjne przychody. Bardzo proszę. Proszę, chciałbym prosić o głos. Rozumiem, że każdy ma przed sobą, tak? Dobrze. Proszę Państwa, wpłynęła poprawka do tego druku i w druku zmiana dotyczy paragrafu pierwszego. No, świetnie, ale jakby pani radna powiedziała, każde zadanie zostało wymienione? Nie, nie, mogę tylko... Które zadania zostały wymienione? Więc tak powiem, jak to zostało zrobione. Rzeź jest ciągnięte z kolorowego 35 tysięcy, jest przeznaczone na osiedle ogrodowe, na malowanie elewacji i na wykonanie brocika w łazience. Uzasadnienie jest takie, że w przyszłym roku to przedszkole będzie miało 60-lecie i pani dyrektor na spotkaniu, jakie tu było z dyrektorami, prosiła, żeby była malowanie elewacji, ale to nie zostało uwzględnione. W uzasadnieniu było, że jeżeli taras na osiedlu kolorowym wymaga jakiejś modernizacji pilnych, to jeśli zostaną środki po przetargach, a z reguły zostaną, to żeby zostały przeznaczone ewentualnie wtedy na osiedle kolorowe. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że po prostu rażące było to, że po prostu patrzymy, tu kwoty wszędzie wszyscy 22, 25, 35, a tu nagle osiedle ogrodowe 7 tysięcy. No, to jakaś jawna dyskryminacja, tym bardziej, że w ostatnich latach to oni też tam tylko osób nie dostali. A wie pani, jak mieli w ostatnich latach? Proszę? Wie pani, ile mieli w ostatnich latach? No musiałabym sobie uchwały wyciągnąć. No to proszę tak mi tutaj słowami, że mieli kochani. No, w zeszłym roku był remont tarasu z opaską, to co pani teraz chce odebrać osiedlu kolorowego. A oni mieli właśnie w zeszłym roku. Ja pani nawet nie wiem. Ale ja nie mówię wspominanie. Ale to... bardzo proszę, ja rozumiem, że pani dalej na to referencka dotycząca tej uchwały, tak? Dobrze, sprawdzam, ja nie mówię tylko o ostatnim roku, tylko mówię w ostatnich latach. Bo to jest łatwo porównać do ostatniego roku i wtedy się wydaje, jest inne ujęcie, gdy się porównuje przedszkole do ostatniego, a inne jest ujęcie, porównanie na przykład choćby nawet 5 lat. Pani radna, proponuję sprawdzić na przestrzeni naszej działalności ostatnich 3 lat, ile poszło na przedszkole numer z ogrodowego i na przedszkole na kolorowe. I wtedy podyskutujemy na następnej sesji, jak pani wykaże, że przedszkole z kolorowego dostało większą kwotę niż przedszkole na osiedlu ogrodowym. Zapraszam. Przepraszam. Nie ma problemu, możemy podyskutować, ile proszę pani radna, sekretarz. Prosiłbym tutaj o podpis pani radnej. Dobrze? Bardzo proszę. Sekretarz, proszę państwa, momencie. Najpierw kwestie formalne, a później będziemy sobie dyskutować. Ja tylko zadałem pytanie pani radnej, skąd wzięliśmy z przedszkola na osiedlu kolorowym, czyli z przedszkola 110. Ja pozwolę sobie tu oczywiście państwu przeczytać. W przedszkolu nr 94 osiedle ogrodowe, oprócz wykonania rodzika należy przeznaczyć środki na częściowe malowanie elewacji w roku 2014. Przedszkole będzie obchodzić 60-lecie i byłby to ukłon dzielnicy w kierunku uhonorowania 60-lecia pracy jedynej placówki przedszkolnej o kierunku artystycznym, freska muzyczna. W przypadku złego stanu technicznego tarasu przedszkola nr 110 na osiedlu kolorowym proponuje się przeznaczyć na modernizację środki pozostałe po przetargach w roku 2014. Przypominam, że przedszkole na osiedlu kolorowym dostało w ostatnich latach bardzo znaczące środki na remonty. Pani radna Ciężak. Pan radny Szuba. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Tutaj pani radna Ciężak wykazuje się kardynalną niewiedzą na temat przedszkoli, a zwłaszcza przedszkola osiedlowych kolorowych, to jest 110 powodów. Proponuję, żeby pani radna Ciężak mówiła się ze mną czy z panią dyrektor. Oglądniemy ten taras, w jakim stanie on wygląda, tam gdzie tyle dzieci
codziennie, nieustannie się przemieszcza. To jest dyskusja, tak? Wywracają, kolana sobie obijają i tak dalej, i tak dalej. I ten taras to już był planowany, ile ze dwie kadencje do tyłu, ale ciągle się odkładało, bo nie było pieniędzy. Także bardzo proszę, żeby się nie rozgadywać, pani radna, proszę się udać, sprawdzić, stwierdzić, dopiero co wnioskować, a nie tak z sufitu czy skąd brać jakieś tam opinie, byle gadać. Bo to byle gadanie, to by to już znało. Tak. Czy ona się zgodzi do dyskusji? Tak, jak najbardziej. Ja też się zgłaszam do dyskusji z wnioskiem formalnym. Pani radna Ciężar. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja wiem, jak wygląda przedszkola na Kolowie. Nie ma problemu, możemy się umówić, możemy jeszcze raz obejrzeć. I pan radny mówi, że jest takie przedszkole na Kolorowym poszkodowane. Ja chciałam tylko przypomnieć, że jednak były te znaczne środki dawane w ostatnich latach. Ja pamiętam, że elewacja na przedszkolu na Osiedlu Kolorowym jest wymalowana. A ja nie mówię całkowicie, że zabieram panu pieniądze na taras, tylko wiadomo, że zawsze zostają po przetargach środki i mi się wydaje, że ten taras będzie można wyremontować. Ja nie mówię, ja rozumiem, o poszkodowaniu, tylko mówię o przewodniczący. Ja bym rozumiała pana oburzenie, jakbym całkowicie zabrała te środki, ale po prostu dałam też alternatywę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zgłaszam wniosek formalny o odesłanie tego projektu do Komisji Edukacji. I proponuję zwołanie tej Komisji Edukacji teraz w przerwie, aby wyjaśnić sprawę dotyczącą kwot, które zostały przeznaczane na to przedszkole, jak i również na przedszkole, które jest wskazane przez wnioskodawczynię. Jak państwo wiecie, wniosek formalny po wyczerpaniu listy mówców się głosuje. Pani radna Stawryła i pani radna Kapelak byli zapisani jako lista mówców. Państwo się zgłosiliście po, czyli po wniosku formalnym będziecie mogli zabrać głos, jeżeli on upadnie. Pani radna Stawryła. A ja w sprawie innego przedszkola. Ja chciałam zapytać, dlaczego to zmieniono na liście przedszkola numer 19. Dziękuję bardzo i pani radna Kapelak. A ja bym chciała uzyskać odpowiedź tutaj od pana radnego Wody, bo ja zadałam to pytanie na Komisji Edukacji, dlaczego 7 tysięcy tylko i wyłącznie właśnie na to przedszkole. Zostałam zapewniona, że to jest najpilniejsza potrzeba. Nikt mi nie powiedział, że pani dyrektor zwróciła się z wnioskiem o pieniążki na elewację tego budynku. I drodzy panowie, ja uważam, że to jest po prostu kłamliwe to, co ta cała dyskusja, która miała miejsce na Komisji Edukacji. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na te dwa pytania, a później będzie głos za i głos przeciw odnośnie wniosku, który złożył. A więc tak odpowiadając pani radnej Stawryłę, stąd w przedszkole 98 nie ma żadnych środków przeznaczonych na 2014 rok, gdyż jest to uzgodnione z dyrektorem placówki. W tym roku to, co pani radna Ciężak tutaj powiedziała, jest taka możliwość, że po zakończeniu wszystkich inwestycji zostaje jeszcze pewna pula pieniążków, która zostaje potem rozdysponowana. Jeżeli zostanie. Pani radna. I właśnie w tym roku ta pula pieniążków, która została, na prośbę pani dyrektor z przedszkola z Centrum B, która prosiła, że chce dokończyć w tym roku całe ogrodzenie, została jej dodatkowo przyznana. W zamian za to pani dyrektor powiedziała, że w przyszłym roku ona już rezygnuje w związku z tym z inwestycji i za to, że dostanie w tym roku dodatkową pulę, w przyszłym roku rezygnuje. Także to czy nie chciała pani? Tak, no, zrezygnowała, pola w tym roku zakończyć. Natomiast odpowiadając pani radnej Kapela, myśmy powiedzieli na tym, tu nie było żadnego fałszu, powiedzieliśmy, że każdy z dyrektorów wyznaczał najważniejsze zadanie. I pani dyrektor z przedszkola na Osiedlu Ogrodowym określiła jako najważniejsze zadanie stworzenie tego brodzika. Mówiliśmy, że każdy z przedszkoli ma 5 czy 6 różnych zadań, które wyznacza sobie, natomiast my jako dzielnica nie jesteśmy w stanie kolejnych zadań realizować. Skoro dla pani dyrektor najważniejszy był ten brodzik został zakwalifikowany. Chciałbym jeszcze poinformować panią radną Kapelak, że pismo z samorządowego przedszkola nr 94, osiedle ogrodowe 3,
datowane na 20 październik, wpłynęło do Rady Dzielnicy 21 października, czyli dzisiaj. Dyrektor samorządowego przedszkola, Hanna Siwiek, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców zwraca się o uwzględnienie w planach na 2014 remontu elewacji naszej placówki. I tutaj jest prośba umotywowana właśnie tym, że jest 60-lecie powstania placówki. To pismo jest z dzisiaj, jak Państwo słyszeliście. Szanowni Państwo, przechodzimy do przyjęcia wniosku formalnego. Głos za i głos przeciw w zakresie przyjęcia wniosku formalnego. Pan Radny ma rada? Ja jestem przeciw. Z głosem przeciw. Dobrze, dobrze. Szanowni Państwo, w związku z informacjami, które się tutaj pojawiły podczas dyskusji, chciałbym, aby sprawa została wyjaśniona na Komisji Edukacji, ponieważ pani radna Kapelak jest członkiem Komisji Edukacji. Potwierdzam, panie przewodniczący, potwierdzam. A rzuca tutaj pewne oskarżenia w stosunku do panowie, czyli mam na myśli pana przewodniczącego, pana Wodę, członka zarządu, no jeszcze jest tam dwóch panów, pan Krztoń i pan Edward Poręcki. Chciałbym, żebyście państwo wyjaśnili tą sprawę odnośnie informacji, która została udzielona na Komisji Edukacji. Równocześnie chciałbym, aby przedstawiono na sesji po Komisji Edukacji informacje na temat środków, jakie zostały przekazane w tej kadencji na przedszkole na osiedlu kolorowym i na przedszkole na osiedlu ogrodowym. Nie będziemy się cofać do kadencji wcześniej, bo to, proszę Państwa, w tym momencie jest już taki daleki czas, że nie ma potrzeby, abyśmy wracali aż tak daleko wstecz. Głos przeciw, pan Maranda. Ja uważam, że bez sensu jest to zwołanie tej komisji, dlatego, że ono nic nie wniesie. Jest poprawka złożona i procedura jest, rada debatuje nad poprawką. Myślę, że tu już wiele rzeczy zostało wyjaśnionych po zabraniu głosu przez pana Wodę. Na to pytanie odpowiedział. Teraz nie wiem, co ta komisja miała innego zrobić. Wszyscy jesteśmy i mamy jasność sprawy. Będziemy głosować jak za poprawką, bądź też przeciw. No. I to, drodzy Państwo, szkoda czasu. No. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych? Za i jeszcze może kontynuujmy dyskusję. Nie, proszę Panią, zgodnie z regulaminem. Państwo, żeście się zgłosili po moim wniosku, bo wniosek formalny. Pani radna też nie zna regulaminu. Nie zna. No, pani radna, proszę się zapoznać. 3 lata mimo. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania wniosku formalnego. Odesłanie projektu uchwały do komisji lub projektodawcy. Oczywiście wskazałem adresata, cel odesłania i wykonanie. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada odesłała wniosek do wnioskodawców. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę do godziny. Proszę Państwa, oddaję głos po przerwie w sprawie wyjaśnienia tego, co zostało powiedziane na komisji. Pan Woda. A już tak jak tutaj zostało powiedziane przez panią radną Ciężar, podając przykład tego, że na osiedlu kolorowym były takie duże środki, natomiast pomijane było osiedle ogrodowe w finansowaniu przez dzielnicę. Nie wiem, czy Państwo chcecie w rozliczeniu rocznym z ostatnich 4 lat, czy podać całkowitą kwotę, jedną kwotę za te 4 lata? Całkowitą. Całkowitą? Oczywiście. Za 3 lata. A więc na osiedle kolorowe, czyli do przedszkola 110, zostały wykonane remonty na kwotę 65 200 zł. Natomiast do przedszkola 94 na osiedlu ogrodowym za 147 000, czyli prawie 80 000 więcej. Więc kto mógłby tutaj być poszkodowany i wnosić o to, że jego przedszkole jest pomijane,
to podejrzewam, że w drugą stronę bardziej dyrektor przedszkola 110 niż pani dyrektor z przedszkola 94. To jest woli wyjaśnienia i tego, co powiedziałem, że nie można rzucać tak słów na wiatr, że któreś przedszkole jest przez nas, bo my się czujemy wtedy, że w jakiś sposób, nie wiem, to okłamujemy, oszukujemy, co nie jest prawdą i co przez te wyliczenia chcieliśmy państwu pokazać i przedstawić. Dziękuję. Panie Andrzeju, dla pani kapela wyjaśnienie w zakresie tego oskarżenia. To już jest wyjaśnione. To już jest wyjaśnione. Na komisji zostało wyjaśnione. Ja mogę coś ad vocem się powiedzieć? Pani radna Ciężek. W drugim głosie. Tak, więc ja jeszcze raz powtarzam, może to mówiłam na przerwie, a nie na sesji, bo już nie pamiętam, że ja to, państwo patrzycie to z perspektywy 4 lat. Ja patrzyłam. 4. Ja to patrzę troszkę na, z szerszej perspektywy, no bo ja może nie patrzę to w latach, bo ja już jestem tu prawie 12 lat, więc ja nie patrzę w latach, tylko patrzę w czasie. I ja wiem, że na przykład na osiedlu kolorowym najważniejsze remonty, na przykład elewacja, zostały wykonane. I ja uważam, że powinniśmy na 60-lecie tą elewację jednak odświeżyć na osiedlu ogrodowym. Mówię, na moim projekcie nie tylko, że zabieram całkowicie pieniądze, tylko wskazuję, że ze środków pozostałych po przetargach, żeby ten taras rozpocząć remont. Pan Woda, drugi głos. Ja tu jak gdyby odpowiadając pani radnej. Karta należy zawsze do pani dyrektor. Jeśli pani dyrektor z przedszkola 110 wcześniej zwróciła się, to zawsze szanujemy wolę dyrektora, gdyż on wie najlepiej, co w danej placówce należy wykonać. Jeśli pani dyrektor z przedszkola na osiedlu kolorowym zwróciła się lata temu o remont elewacji, widocznie to było najważniejsze. W zeszłym roku pani dyrektor z przedszkola 94 mogła zwrócić się również o remont elewacji, wybrała remont tarasu. My zgodnie z jej życzeniem takie środki żeśmy zabezpieczyli na wykonanie remontu tarasu. W tym roku o remont tarasu zwraca się dyrektor z przedszkola 110 na kolorowym. Więc trudno tutaj nas obarczać jakoby winą, kto, jakie inwestycje czynią dyrektorzy przedszkoli. Oni wiedzą najlepiej, skoro ważniejszy był remont tarasu, to tak pani dyrektor zdecydowała. I nie można mieć o to ani do nas, ani nawet do niej pretensji, bo to jest jej zdanie. No i tyle myślę na tym zakończenie. Dziękuję, pan Szuba. Ja jeszcze tylko dodam do tego, co tutaj pan Mariusz. Wybiegamy jak gdyby przez szereg. Jeżeli pani dyrektor, tak jak mówi, nie zgłasza takiej potrzeby, w związku z tym nie wiem, za namową kogo, czy ją, czy chodzi o to, żeby zaistnieć na Radzie, na sesji tutaj Rady. Dziękuję. Ja jeszcze... mogę tylko krótkie sprostowanie. Ja chciałam powiedzieć, że pani dyrektor ma ogrodowym jest nową dyrektorką września tego roku, więc ona nie miała wpływu na to, co się działo przedtem. Dziękuję bardzo. Ja chciałam sprostować pewną rzecz, bo pani radna użyła tutaj sformułowania, że pani dyrektor zgłaszała pewne rzeczy. Odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli, z dyrektorami szkół. Każdy z dyrektorów miał prawo wypowiedzi. Przeczytaliśmy to, jakie były propozycje wcześniejsze tych dyrektorów. Niektóre propozycje zostały zmienione. Również zastrzegliśmy podczas tego spotkania, że te propozycje zostaną ujęte w naszej uchwale i z uwagi na to, że jest mało środków, żeby dyrektorzy rozważnie podczas tego spotkania wypowiadali się na temat zadań, które chcą. Pani dyrektor, nowa pani dyrektor, która jest od września, potwierdziła, że chce mieć ten drogi zrobiony, bo tu była nawet dyskusja w tej sprawie. I również mówiła, że rzeczywiście elewacja jest zła, ale mówi w pierwszej kolejności brodzik. I tak to zostało zapisane. Był inspektor z ZEO na tym spotkaniu, każdym, nawet dwóch inspektorów z ZEO było na spotkaniu z przedszkolami chyba, tak? Czy, no nie pamiętam, tak, na jednym było dwóch inspektorów. Więc, proszę państwa, każde to zadanie jest wnikliwie badane, nie tylko przez nas, ale przede wszystkim przez dyrektorów danej placówki. Proszę państwa, zamykam dyskusję, przechodzimy do pani radna Frankiewicz.
Ja chciałam tylko zapytać, czy na spotkaniu, o którym pan przewodniczący wspomniał, dyrektorzy przedszkoli byli informowani, do jakimi kwotami mogliby dysponować, ewentualnie jaką kwotę, na jaką kwotę z pieniędzy Rady Dzielnicy mogliby liczyć? Nie, ponieważ spotkanie miało na celu uszczegółowienie zadań, które są do wykonania. ZEO po tym spotkaniu dokonało wyceny poszczególnych zadań, a Rada Dzielnicy dziś, a wcześniej zarząd przyznał kwoty, to przyjęła Komisja Edukacji, to jest pozytywna opinia Komisji Edukacji, a Rada Dzielnicy dziś będzie te środki dzieliła na poszczególne przedszkola. Powiem tylko tyle, że żeby zrealizować zadania, które zostały wskazane przez szkoły i przedszkola, Rada Dzielnicy powinna dysponować dużo większą kwotą niż w tym momencie dysponuje na prace remontowe w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach w roku 2014. Drugi głos. Proszę bardzo, Pani Frank, już drugi głos. To ja chciałam tylko zauważyć, że jeżeli się przedstawia sprawę dyrektorom, że jest mało środków i mają przedstawić swoje najważniejsze potrzeby, jeżeli ktoś jest nowym dyrektorem, to rzeczywiście przedstawia, i to jest logiczne, sprawę najważniejszą do zrealizowania w przedszkolu. I mam wrażenie, graniczące z pewnością, że gdyby Pani Dyrektor tegoż przedszkola miała świadomość, że mogłaby dysponować kwotą dużo wyższą niż te 7 tysięcy na godzinę, wtedy z takiej opcji skorzystała. Myślę, że została niedoinformowana i nie wiem, jak mogła wyglądać taka dyskusja, taka rozmowa. Myślę, że na pewno by skorzystała. Ja się bardzo czuję źle w kontekście tych 7 tysięcy, bo uświadomić chciałam Państwu, że to jest przedszkole z mojego okręgu wyborczego, gdzie nie mogłam nawet uczestniczyć w konkursie na tegoż dyrektora, ponieważ został oddelegowany radny z innego okręgu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Najpierw poprawki do projektu uchwały. Poprawka stanowi. Wykreśla się punkt 26, przedszkole numer 110 siedmiokolorowe, kwota 35 tysięcy złotych, modernizacja tarasu, inwestycja. I tą kwotę, przeznacza się na przedszkole numer 94 osiedle ogrodowe, kwota 42 tysiące złotych, malowanie elewacji do wysokości środków i wykonanie brodzika w łazience dla najmłodszych. Szanowni Państwo, jest to remont. Czy Pani Radna przyjmuje, zgłasza autopoprawkę do tego, bo nie jest to inwestycja? Czy też zostaje to w brzmieniu, jakie Pani zaproponowała? To znaczy tam trzeba będzie na wniosku dokonać, i dobrze mówię, na wniosku dokonać zmiany z inwestycji na... Nie na wniosku Pani Radna, tylko w Pani poprawce jest napisane, no, w nawiasie inwestycja. Mówię, że jest to remont. No nie, teraz rozumiem Pana. No to tam trzeba będzie dopisać. Czy zgłasza? No nie, no słuchaj, dopisać remont. Remont i inwestycja, bo tam jest i remont, i inwestycja. Inwestycja jest w zakresie brodzika, a remont jest w zakresie malowania elewacji. Proszę Państwa, rozumiem, że Pani Radna zgłosiła następującą autopoprawkę do tego. Malowanie elewacji do wysokości środków, inwestycja. Punkt drugi, wykonanie brodzika w łazience dla najmłodszych, remont. Odwrotnie? Przepraszam, odwrotnie. Remont tu inwestycja. To wszyscy Państwo sobie zapisaliśmy. Przechodzimy do głosowania tej poprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. 2, 5. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw tej poprawce? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania uchwały. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę. W brzmieniu zgłoszonym wcześniej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada uchwała numer 16.